Dzień dobry, witam w drugim odcinku programu Dowiemy się jak jest. Dzisiaj moim gościem jest Marcin Nowak, radny Rady Miasta Lublin, radny Klubu Radnych Prezydenta Krzysztofa Żuka. Witam. I jego części składowej, czyli wspólnego Lublina. Witam serdecznie Krzysztofa, witam serdecznie Państwa. No właśnie, jak już poruszyłeś temat wspólnego Lublina, no już nie miałem od tego zaczynać, ale zapytam, co się stało ze wspólnym Lublinem? Czy ma się utracił podmiotowość, czy jednak jest tutaj, są te osoby skupione wokół tej idei tego dawnego klubu radnych, czy już może jest rozpłynęło się? Tytułem wyjaśnienia. Wspólny Lublin jest podmiotem obecnym na lubelskiej scenie samorządowej już wiele lat. A w tych wyborach samorządowych, które miały miejsce w roku ubiegłym, startowaliśmy z listy Krzysztofa Żuka jako jeden z elementów składowych, takich jak Platforma Obywatelska, SLD, Nowoczesna, i uzyskaliśmy kilka mandatów. Mamy tę podmiotowość, mamy własne zdanie, aczkolwiek w sprawach pryncypialnych oczywiście utożsamiamy się z poglądami prezydenta Krzysztofa Żuka, stanowiąc element istotny jego klubu. A czy utożsamiacie się z poglądami radnych Platformy SLD? Kilka dni temu mieliśmy konferencję prasową, na której występowali m.in. radni Platformy SLD, gdzie zapewniali, że będą pieniądze dla strajkujących nauczycieli, i na tej konferencji nie było żadnego radnego z tego środowiska wspólnego Lublina. Czy to znaczy, że tu jest jednak trzeba myśleć oddzielnie o tych radnych wspólnego Lublina? No z tego co wiem, to nie było też pani Mali Zaborowskiej, ale nam chodzi o to, że w sprawach kluczowych popieramy Krzysztofa Żuka, jeżeli mamy identyczne zdanie. Nie zawsze te zdania są tożsame z tymi, które głoszą członkowie Platformy Obywatelskiej, ale dla dobra Lublina jakiś konsensus osiągamy i potem to bazowe zdanie w przestrzeni publicznej prezentujemy. Jeśli chodzi o stanowisko pana prezydenta w kwestii strajków nauczycieli, to ono zostało wyraźnie wyeksponowane. Pismo informacyjne zostało przesłane do dyrektorów szkół i wiążące decyzje w tej sprawie zapadną. Natomiast no, radni Platformy Obywatelskiej mogą oczywiście robić również swoje konferencje. Przypomnę, że ich konferencje nie dotyczą tylko i wyłącznie samorządu, ale też szerszej kwestii związanej z szeroko rozumianym funkcjonowaniem partii politycznej, jaką jest Platforma. Rozumiemy. W takim razie przejdźmy do tematu górek czechowskich. Jesteśmy po referendum. Spodziewałem się, że o tym będziemy rozmawiać. No to jest sprawa na czasie, powiedzmy, i po twoim wpisie blogowym, zwłaszcza ostatnim, też myślę, że jesteś tutaj ciekawą osobą, której opinię warto poznać. Czy referendum było potrzebne teraz z perspektywy, gdy już jesteśmy po? Było potrzebne i pomimo tego, że ono faktycznie pod kątem prawnym nie jest wiążące, a więc możemy powiedzieć, że nie jest wiążące formalnie, pomogło i ukierunkować mnie osobiście jako radnego na pewne dalsze postępowanie i przede wszystkim pokazało jakieś spektrum oceny w tej kwestii, a więc głos mieszkańców. Bo dla mnie głos mieszkańców jest kluczowy w sprawach decydowania o losach miasta, a górki czechowskie, przypomnę, że są tematem, który od kilkunastu lat jest obecny w przestrzeni publicznej. Politycy i samorządowcy nie potrafią do chwili obecnej rozwiązać tego problemu. Oddaliśmy głos mieszkańcom i uznałem, że choć referendum nie jest doskonałym sposobem rozwiązania tej kwestii, to jest najlepszym z możliwych przyjętych. Ludzie powiedzieli, 13%, niespełna, blisko 13%, 13% mieszkańców powiedziało w tym referendum o swoim stanowisku w sprawie górek czechowskich. Lwia część tych ludzi powiedziała, że nie chce takiego rozwiązania i dla mnie jest to kluczowe, bo vox populi, vox dei. Po to ludzie nas wybrali, żebyśmy ich słuchali, żebyśmy zgodnie z ich wytycznymi i z ich oceną postępowali. Może warto posłuchać tych 87%, które nie poszło na referendum. Wszystkich ludzi trzeba słuchać, ale referendum pokazało pewien mechanizm, w którym widać, że ci, którzy chcieli być bardzo mocno w tym temacie określeni, którzy chcieli w przestrzeni publicznej wyrazić swój głos, poszli. I dla mnie kluczową sprawą jest te 13%, co nie znaczy, że nie należy dyskutować. No, temat referendum nie rozstrzygnął ostatecznie losu górek czechowskich. On pokazał pewien trend, pewien brak akceptacji dla danego rozwiązania, ale w dalszym ciągu musimy dialogować, rozmawiać z ludźmi. Wiem, że na początek maja planowane są panele dyskusyjne. Bardzo dobrze. Jeden, wedle mojej wiedzy, odbędzie się w ratuszu.
zamierzam w nim wziąć udział. Wiem, że będą kierowane listy do radnych przez państwa, którzy opowiadali się za pozostawieniem takiej koncepcji, która w tej chwili funkcjonuje. Bardzo dobrze, rozmawiajmy o tym jak najwięcej. Najgorsze jest milczenie, trzeba mówić sporo, ale też oczywiście należy pamiętać, że górki czechowskie znajdują się w określonych rękach, mają określony stan własności i z tym właścicielem również należy prowadzić dialog. Czyli rozumiem, że uważasz, że sprawa nie jest jeszcze zamknięta, że warto jeszcze rozmawiać z mieszkańcami, wysłuchiwać dalej opinii mieszkańców, tak żeby wypracować rozwiązanie. Konsensus jest potrzebny, bo jeżeli nie posuniemy się krok do przodu, to zostaniemy w tym punkcie, w którym jesteśmy. A ten punkt nie jest zadowalający dla ogólnego stanu Lublinian i myślę, że on niczego nowego w kontekście życia publicznego nie powoduje. To jest utrwalenie pewnej skostniałości, która niestety funkcjonuje w przestrzeni miejskiej od kilkunastu lat. Źle się stało kilkanaście lat temu, że miasto tych górek nie kupiło, ale na to jako radny nie miałem żadnego wpływu, nie miał na to wpływu też urzędujący prezydent. Stało się tak, że dzisiaj jest stan własności znajdujący się w rękach prywatnego inwestora i musimy zrobić wszystko, żeby ta przestrzeń została przeznaczona dla wszystkich Lublinian i zaakceptowana przez nich, bo referendum pokazało jedno, nie ma zgody na zmianę w takim kierunku, w jakim zostało on zaproponowany. No, nie ma zgody na park na górkach czechowskich może. Również w takiej formule, ale referendum dotyczyło nie tylko parku, ale dotyczyło też oczywiście spraw związanych szeroko rozumianą zmianą planu zagospodarowania przestrzennego w kontekście tak zwanej mieszkaniówki. Czy warto rozpatrywać możliwość odkupienia terenów górek czechowskich od właściciela? Czy ja zawsze nie warto tak. się w ogóle tym zawsze powtarzam tak, jeżeli właściciel z taką propozycją by wystąpił, no to naturalnie należy o tym rozmawiać, ale póki co ja nie słyszałem, żeby właściciel chciał odsprzedać te tereny. Podawana kwota teoretyczna przestrzeni publicznej była kwotą absurdalną, absolutnie nietożsamą z warunkami rynkowymi i zostało to gdzieś w jakiejś paralelnych dyskusjach przedstawiane. Natomiast gdyby padła taka propozycja i gdybyśmy mogli od strony miasta spełnić takie wymogi w kontekście finansowym, no to na pewno jest to opcja warta rozważenia i ja jestem również skłonny w tym kierunku decyzyjnym pójść. Ale najpierw pierwsza kwestia, podstawowa, warunek sine qua non, czy inwestor, czy właściciel zamierza to w ogóle zrobić. Jeśli tak, trzeba o tym rozmawiać. A może jest tak, że ten wynik referendum i ta znaczna liczba głosów na nie, 2/3 głosujących, być może wynika z tego, z takiej naszej niechęci do osób przedsiębiorczych, do biznesu. Być może to było w formie tego, że mieszkańcy nie chcieli, żeby ktoś na tym zarobił. Być może, czy można tak interpretować te wyniki? A to tak samo możemy powiedzieć, że 60% ludzi, która nie wzięła udziału w wyborach samorządowych, ma ogólne zniesmaczenie i niechęć do polityków i samorządowców. To jest pytanie do socjologów, dlaczego tak się dzieje, że kiedy oddajemy głos społeczności, to znaczna część nie korzysta z tego prawa, natomiast jest to też prawo do niezagłosowania, więc jeśli część społeczności nie chciała, to oczywiście miała prawo podjąć taką decyzję. 13% to jest już reprezentacyjny wynik. Przypomnę, że w wyborach do Rad Dzielnic mieliśmy 6%, kolega prezes wie dokładnie. 6,7%, ale mniej więcej połowa tego, ile osób poszło w referendum, więc jest to też reprezentacyjna liczba, bo przecież pracujemy z Radami Rad Dzielnic przez następne lata i uszanowaliśmy ten werdykt społeczny i stwierdziliśmy, że pomimo tego, że jest to tylko 7%, no to oczywiście dla nas jest to wynik wiążący. Musieliśmy tak zrobić, bo tak stanowi prawo. Tutaj prawo stanowi, że 30% jest wiążące. Tak nie było, ale ja jestem osobiście związany również moralnie, nie tylko prawnie, bo nie po to głosowałem za referendum, drogi prezesie i szanowni państwo, żebym teraz powiedział, że 500 000 zł wydaliśmy i nic się nie stało. No absolutnie nie można w ten sposób do sprawy podchodzić. Zdecydowaliśmy się oddać mieszkańcom Lublina głos. Mieszkańcy Lublina ten głos wyrazili. On oczywiście nie jest wiążący prawnie, ale powinniśmy się nad nim pochylić i dyskutować dalej, co będzie z górkami czechowskimi. Tutaj mamy jasny kierunek, musimy przybrać nowy, który być może zmieni ten stan rzeczy bardzo szybko, ale przede wszystkim da nam szansę, żebyśmy nie tupali w miejscu, nie gryźli własnego ogona, tylko skupili się nad przyszłością naszego miasta dla dobra jego społeczności. Czy gdyby za miesiąc pojawił się projekt uchwały zatwierdzający te zmiany
uzasadniając to tym, że referendum będzie niewiążące, to rozumiem, że będziesz głosował przeciwko takiej uchwale. Gdyby bez żadnej dyskusji nagle pojawił się taki projekt. Znaczy, ja już na blogu i w przestrzeni publicznej wyraźnie powiedziałem swoje zdanie, tego zdania nie zmienię, ono jest wielokrotnie cytowane. Ja nie jestem w stanie działać przeciwko woli mieszkańców, bo nie po to zdecydowałem o referendum, żeby teraz rakiem wycofywać się z takiego określonego stanowiska, czyli w mojej ocenie nie możemy tutaj spojrzeć na sprawę na zasadzie nic się nie stało, nic się nie wydarzyło, absolutnie referendum niczego w tej przestrzeni zewnętrznej nie zmienia. W mojej ocenie zmienia, ponieważ po pierwsze daliśmy ten instrument mieszkańcom, po drugie powinniśmy, kierując się głosem społeczności, która w tym referendum wzięła udział, określić, że no, takiej akceptacji dla tego planu nie ma. Takie są fakty. Można to przyjmować jako pewien aksjomat, ale przede wszystkim należy do tego podchodzić bardzo racjonalnie i widzieć, że absolutnie ludzie powiedzieli swoje. Czyli przed nami jeszcze dyskusje i konsultacje w sprawie Górek Czechowskich. Na koniec zresztą takie jedno pytanie. Zastanawia mnie cały czas ta jednolitość klubu radnych prezydenta Żuka, gdyż, jak wspominaliśmy, są tam osoby z różnych, powiedzmy, grup politycznych czy o różnych poglądach. Pojawiła się informacja niedawno, że wśród mieszkańców są zbierane podpisy pod obywatelskim projektem uchwały Rady Miasta dotyczącym finansowania ze środków budżetu miasta programu in vitro. Czy gdyby taki projekt wpłynął na Radę Miasta, może doprowadzić do podziału w klubie radnych? Nie wiem, będziemy o tym dyskutować. Nie przypuszczam, żeby był podział, natomiast na pewno będzie gorąca dyskusja, bo takie sprawy zawsze wywołują dyskusję. Mamy zróżnicowane środowiska w naszym klubie, ale łączy nas jedno, troska o nasze miasto i jego społeczność. I też w tej sytuacji zapewne po gorącej dyskusji wypracujemy jakiś modus vivendi. Życzyłbym sobie tego, bo tak działa nasz klub. My oczywiście mamy świadomość, że nasze drogi polityczno-samorządowe są bardzo różne, ale jeden jest wspólny cel, dobro Lublina i tak działamy. Na pewno temat in vitro będzie jednym z tematów, które będziemy w niedalekiej przyszłości procedować i dyskutować, ale na chwilę obecną jest to śpiew przyszłości. Dziękuję za rozmowę, a Państwa zachęcam do zadawania tematów, o których chcielibyście usłyszeć i gości, których chcielibyście wysłuchać. Możecie pisać do nas na adres kontakt@fundacjawolności.org. Zapraszam do następnego. Dziękuję bardzo, dziękuję.